Wycofał się świadek. Jacek, ten szalony jest żałosny. Tak? Już się denerwujesz? Nerwy ci puszczają szalony? Synek? A tam nie. Prokurator XYZ. Na pewno nie wiecie, bo Michał wtedy prawo jazdy jeszcze nie miał. A proszę. Jazda samochodem bez prawka. Wydaje mi się, że jest to kolejna bardzo mocna taka cegła do wizerunkowego zniszczenia Boxdela. Bo na razie to, co ten ziomek opowiada, no to przestępstwo, no. Stary, właśnie zrobiłem wypadek bez prawa jazdy. Weź na siebie winę. Zrobisz się influencera. No to jest nagrane, że Boxdel przyznaje się do popełnienia przestępstwa, tak? Czy nie? Każdy popełnia błędy. Natomiast Michał ich popełnia jakoś tak ponad normę. On to wysyła komu innemu. Będzie Konon Bardęga wszystko. Musisz to przemienić, Michał. Oho, czyli jak ja teraz wypuszczę jakiś materiał, to Boxdel zestawi mój materiał z tymi słowami Stonogi i powie: zobaczcie, spisek. I teraz sobie przejdziemy do filmu Szalonego Reportera, który postanowił wrzucić niegdyś nazywany przez niego jakiś gruby temat związany z Boxdelem i tym, że przewinił i zrobił coś chuj. Temat, o którym wtedy Boxdel nie chciał rozmawiać, będąc u niego, a gość, który znał się na tym, czy opowiedział tę historię, się wycofał i w związku z tym Szalon nie mógł tego opublikować, no to teraz twierdzi, że to była ta sprawa, o to chodziło i nawet zatytułował to, że Boxdel, film, na który czeka Wardęga, prokuratura i cały internet. No nam przesadził, poniosło go z tym, ale wrzucił. I tu jest rozmowa z tym typkiem i poznamy, o co tam chodziło i jaka jest opowieść za związana czy kryjąca się za samochodem. Nie ma już nic lepszego do oglądania? Nie, no wiesz, no wtedy to był bardzo intrygujący wątek, jak o co chodziło, co się tam działo, dlaczego gość się wycofał. No tam jest sporo znaków zapytania, więc mnie na przykład to ciekawi, jaka jest opowieść za tym. Znaczy inaczej, no czy uwierzę w to, co usłyszę, to inna sprawa, bo dopiero to usłyszę, ale ogólnie, że zostało to poruszone, no to jest to dla mnie ciekawe na przykład. Okej, najpierw opis. Czekałem na film i czy Michał Baron Boxdel jakoś odniesie się do tego, co było poruszane rok temu u mnie na podcaście. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Dałem mu szansę, której nie wykorzystał, a ja nie chcę być odbierany jako czyjś obrońca czy strona tego konfliktu. W jaką rolę wepchnął mnie Sylwester Wardęga? Nie jestem niczyim obrońcą, ani nikogo nie kryję, ale nie jestem też lecącą za lajkami hieną. Nie no. Nie no. Ta. No już było tak dobrze, już tak dobrze było, no. Nie, no, to szalony już poleciał, w sensie już tak się rozpędził w tej swojej szlachetności, że aż stwierdził, że za lajkami nie leci. No nie no, szanujmy się, no. Szalony? Co ty tu mówisz? Która nagrywa innych po kryjomu i publikuje wszystko dla sensacji, niszcząc komuś życie, a tym bardziej kimś, kto wykonuje polecenia Wardęgi, grając w jego grę. Zostałem... Umiesz w kropki stawiać na przykład? Wtedy by łatwiej się czytało. Zostałem postawiony pod ścianą, oczywiście przekażę już nagranie gdzie trzeba, czy nadmuchując balonik. A to nie jest kurwa, przecież szalony sam twierdził, że to jest gruby materiał. Czemu on twierdzi, że to jest nadmuchiwanie balonika przez Wardęgę teraz? On sam to tak zapowiadał wtedy i robił wokół tego aurę tajemniczości, że to nie wiadomo co. No nie wiem. Czekajcie, co on tu pierdoli jeszcze? Szalony mówi tak. Nie jestem też lecącą za lajkami hieną, która nagrywa innych po kryjomu i publikuje wszystko dla sensacji, niszcząc komuś życie, a tym bardziej kimś, kto wykonuje polecenia Wardęgi, grając w jego grę. Zostałem podstawiony pod ściną. To nie wystawię komuś na ściny. Nie wiem, czy ty z ping-ponga grasz, czy w co. Oczywiście przekażę również nagranie, gdzie trzeba. Tylko pamiętaj, jak będziesz przekazywał to nagranie szalony, to żeby data się zgadzała, nie? Żeby nie było, że zmodyfikowane, czy coś. Tak, tylko mówię, oczywiście cię nie podejrzewam, broń Boże. Dobra, oglądamy. No i macie ten filmik, który czekaliście nie wiem ile, rok czasu na niego. Za chwilę zobaczycie w całości film, który nie poszedł w wywiadzie z Boxdelem, który Boxdel widział. Cały niepocięty film, tak jak został nagrany, bez manipulacji i reakcje Boxdela. Także wszystko, co na ten temat mam. Dwa słowa, czego on idzie dopiero teraz i czego idzie w ogóle. Po pierwsze, dlaczego idzie dopiero teraz? Wycofał się świadek, jeszcze raz mówię. Widzieliście screeny, zobaczcie jeszcze raz, powiedział, że nie mogę tego dać i nie mogę mówić o tej sprawie. I bardzo mnie dziwi, że Sylwester Wardęga tak naciska, że ja to zmień mu głos. O, tutaj mógł dać audio swoje. A jak u was dziewczyny mówią, że wycofuje się? Ja, chłopie, ci powiedziałem przede wszystkim, że zrób to, a później ci powiedziałem po prostu, że idź do prokuratury, nie? I później dostałem informację, że nie odbierasz telefonu, więc powiedziałem, że zadzwonię do ciebie rano. I jak sam później powiedziałeś, myślałeś, że dzwonię ja, a zadzwonił prokurator. Więc już tutaj nie nadinterpretuj sobie. Niespodziewanie. Nie dopowiadaj. To w dużo ważniejszej sprawie. Gdzie jest w ogóle Pandora, a gdzie, jak tutaj sobie zobaczycie, bardzo błaha sprawa. Jednak wy nie dowaliście. Uważam, że jeżeli ktoś mówi, że się wycofa... Ale ja przecież nie mówiłem, że to są rzeczy związane z Pandorą, tylko rzeczy niezwiązane z Pandorą. Uję, że to, co mówił, jest niebyłe i nie życzy sobie poruszania, tak powinienem zrobić. A teraz druga sprawa, nie, że nie dotyczy to. Po pierwsze, Pandory nie jest to jakiś game changer i po prostu tyle. Tylko, że w tym momencie... Faktycznie błahostka. Chłop bez prawka powoduje wypadek, przepraszam, kolizję, przekupuje drugą osobę, żeby kłamała i przyznaje się do nie swojej winy. To jest podparagraf i nie ma znaczenia, że nikt nie zginął. Szalony odpowiada... Co mógł szalony odpowiedzieć? Pewnie kurwa strolował, jakby się motki wstawił. Faktycznie więzienie gorsze od Pandory. Faktycznie więzienie i gorsze od Pandory.
Nie wrzuca źle, wrzucił źle. Daj Michałowi szansę, że się sam przyzna w filmie. Szansę nie wykorzysta. Jest taki ten szalony, jest żałosny. Dobra, oglądamy. W momencie sprawa zaszła tak daleko, że Sylwester zaczął sugerować, że jest tam coś, czego nie ma. Strasznie ten balon napompował. Poczekaj. Ja powiedziałem, że Boxdel mi tak powiedział, okej? Okay? I powiedziałem, że nie wiem, co tam jest i żeby tą sprawą, żeby się zajęła prokuratura. Proszę tutaj nie nadinterpretowywać wszystkiego. Być odbierany jakiś obrońca PDF-ów czy kogokolwiek, a nigdy tak nie było. Przypominam, że przecież jak nie chciał o tym filmiku mówić, on po prostu nic nie powiedział. W tamtym filmie z Boxdelem po prostu nic nie powiedział, nie dał nic. A nie dałem, że pokazałem mu, że się wycofał, ja to wszystko powiedziałem go Ani, więc nie chcąc o tym mówić, bym po prostu o tym nie powiedział. Ale też mam dość właśnie stawiania mnie tak pod ścianą. Też nie dawałem go od razu, jak Sylwek powiedział, bo nikt nie będzie mi dyktował, co mam robić i co puszczać akurat. Sprawa jeszcze jedna z prokuratury. Ale jaki niezależny ten szalony reporter. Tak, ja to oczywiście ten filmik prokuraturze przekażę, chociaż nie muszę. To ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Prze. I nie musiałbym. Przypomnę, jest biureczka, powoli dobijamy do 10 koła. Zobaczę, co tam jakieś nowe wpłaty były. Witam wśród gigaratelków. Trzymajcie się wszyscy, wierzę, że czasem się wszystko ułoży, serduszko dla każdego. No, także dziękuję wam bardzo wszystkim za wpłaty. Dobijam, mam nadzieję, że uda się dzisiaj na streamku do 10 koła dobić, żeby była fajna, okrągła liczba. Dziękuję wam bardzo wszystkim za wpłaty i wracamy, oglądamy dalej. I Sylwek się pyta o mój numer. Arek do mnie pisał, zapytał mnie, czy dać numer. Mówię, oczywiście, że dać. Ja zresztą mam numer Sylwka, więc patrzę, nie dzwoni, bo ten by mi się wyświetlił. Ja też do Sylwka napisałem dzień czy dwa wcześniej, ale oczywiście nie odpisał. W pewnym momencie i mówię do Arka, słuchaj, jak on dzwoni z jakiegoś innego, który mam, to wiesz, że mam zablokowane numery nieznane. Napisał to Arek do Sylwka i Sylwek powiedział, odbierz numer taki i taki. Odebrałem ten numer, co jest śmieszne na początku było Sylwek, a tam nie, prokurator XYZ, prokurator... Niespodzianka. A to mocne, to tego nie wiedziałem. Sylwek? Nie, prokurator. To nie wiedziałem tego. To śmieszne. I tak dalej, więc to jest ciekawe, że ja nie wiem, czy... Szalony już pewnie szybko się zastanawiał, jaki list będzie wysyłał tym razem. Ostatecznie to Sylwek prowadzi to śledztwo z Pandorą, bo jemu już troszeczkę się w tym lesie go naprawdę przewiało mu opony mózgowe. Skoro ktoś podaje mój numer jemu, ja nie mówię, że nie powinien tego podać, chociaż kurwa, no jednak, no ale to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że to było, nie wiem, godzina, pół godziny, nie pamiętam, to było dość szybko. Daj numer, dobra numer. I za chwilę do mnie dzwoni ten numer i odbieram prokurator. To on tam siedzi? On tam akurat był, może był akurat, nie wiem, może przypadkowo, ale ktoś podaje mój numer Sylwkowi, bo on chce ze mną porozmawiać i za minut kilka dzwoni do mnie od razu prokurator. To nie wiem, czy to Sylwek nie prowadzi śledztwa Pandora, bo tak by wypadało. I umówiłem się i pan prokurator mi powiedział, że wszystko, co wiem o Pandorze, że to jest w sprawie Pandory i też materiały, które mam w sprawie Pandory. Mam przy... Tak, widzisz, gościu, bo Pandora, mój drogi, już ci wytłumaczę całą tajemnicę. Pandora to już nie jest tylko kwestia jakichś tam nieletnich osób. Pandora, aktualnie sprawa Pandory, to jest też sprawa zastraszania mnie, to są też rzeczy związane właśnie z tymi rzeczami, to się już rozrosło, jeśli chodzi o te akta prokuratorskie. To już nie jest tylko to. Więc ja tego filmu... I to już teraz chyba rozumiesz, szanowni. Nie musiałbym tam wziąć, on tego nie dotyczy. Nie możemy prokurator powiedzieć, proszę powiedzieć mi o wszystkich rzeczach, które ma pan na komputerze. Nie, to tak nie działa. Jeżeli śledztwo, i tutaj nie doktoryzujcie się prawnie, jeżeli śledztwo prowadzone w sprawie Pandora Gate, to wszystkie informacje związane z tą sprawą mogły być poruszane i ja musiałbym materiały takie dać. Ale mi się nie chce kopać, mi się nie chce, bo ja nie kryję nikogo i nie uważam, żeby tu było coś do ukrycia. Po prostu nie uważam też, żeby było takie ważne, co za chwilę zobaczycie. Więc ja na pewno umówiłem się oczywiście na termin, to nagranie dostarcza, żeby nie było więcej dywagacji, co tam jest, żeby ktoś sobie na tym nie budował zasięgów, żeby ktoś sobie nie mówił coś, czego tam nie ma i nie mówił, kim ja jestem i co odbieram, co Sylwek w końcu odebrałem. Bo napisałeś, że to w końcu odebrałeś, co ja w końcu odebrałem. Jeżeli prokuratura wysłała mi, bo prokurator powiedział na zupełnie inny adres, pod którym nie mieszkam, wezwania. Błędnie, z ich strony błędnie. I dalej ja tego wezwania nie mam. Prokurator telefonicznie się z nim umówiłem, więc co w końcu odebrałem? Telefon, bo wcześniej sam powiedziałeś, że nie odbierałeś, bo miałeś jakiś wyciek. Bo jeżeli bym odebrał... Natomiast wiesz, jeżeli tam przychodzą, taki masz adres, no to prokuratura wysyła na adres, nie? Skąd oni mają wiedzieć, że mają na inny wysłać? Do mnie listowne, to by było w końcu, bo wcześniej były odbierane, ale prokurator do mnie wcześniej nie dzwonił, więc co w końcu odebrałem? Bo też mnie wkurza już tam oni... Tak? Już się denerwujesz? Nerwy ci puszczają szalone? No widzisz, a taki byłeś kozak jeszcze kilka miesięcy temu, na przykład do Stanowskiego, pamiętam, mówiłeś, żeby nagrał na ciebie film, no i nagrał i co? Teraz już widzę, nerwy puszczają. Manipulacja. Nie odbierasz, może odbierz. W końcu odebrałem. Co w końcu odebrałem? Pierwszy raz zadzwonił do mnie prokurator, odebrałem, wezwania dalej nie otrzymałem, bo wystawiali na stary adres, ale oczywiście stawię się i wszystko, co wiem w sprawie Pandora Gate, oczywiście powiem, bo to jest bardzo ważna sprawa dla wszystkich. Dalej macie materiał cały nagrany plus reakcję Boxdela, żeby w końcu uciąć to No dobra, szalony, a to nie jest tak, że nagle publikujesz ten film, bo wiesz, że Konop go ma? Nie wiem, tylko zadaję pytania. Rydolenie. Zapraszam. Witam, Tomku i widzów. Słuchaj, no zwróciłeś się do mnie jakiś czas temu, bo masz pewne przeżycie, ciekawą historię z Michałem. Opowiedz to, jak najmniej się wtrącą, żebyś po prostu powiedział, jak jest, tylko może powiedz na początku, czego, jakby, bo to się stało 4 lata temu, czego czekałeś, czego teraz to chcesz powiedzieć i powiedz po prostu. Dlaczego czekałem 4 lata? W sumie to on do niczego mi nie było nawet potrzebne, się z tego jakoś w ogóle zjeżdżać, ale skoro Olciak zmogła i chciała... Sylwek, odbicie w pucharze się różni na nagraniach, ale jakie odbicie w pucharze? Nie wiem, obejrzymy i później będziemy, ja wiem, że tu są jakieś już teorie różne, ale to będziemy analizować po prostu
Zobaczmy, o co chodziło, bo ja sam nie wiem, bo Boxdel mi... Odbicie w pucharze analizują, nieźle to się dzieje. Boxdel mi przedstawił dwie wersje. Najpierw łagodniejszą, a później mi przedstawił taką, no bardzo znacznie wzmocnioną, na jego niekorzyść, nie? I twierdził, że dlatego poszedł nagrywać film z Nitrozyniakiem i Dubielem, bo chłopaki wiedzieli o tym i się bał, że to wyjdzie. I wtedy mi nagrał tą storkę, że się tam boi, że gdzieś trafi. Na światło... Nie, storkę, tylko po prostu ten filmik mi nagrał, co tam rzucił na Messengera. Dzienne wyprowadzi taką sprawę. Też trzymają w sobie tam, nie wiem, ile czasu minęło od tej pory, co się wydarzyło, więc nie widzę w ogóle sensu, jakby ktoś mi zadawał pytanie, na co dlaczego wyciągam takie rzeczy po prostu. No właśnie dlatego. Mleko się wylało, domino poszło, więc jedziemy. Ja nie wiem, bo była jakaś teoria, że oni to nagrywają drugi raz, tak? Bo ja się już gubię, a tutaj nie było gdzieś mówione na początku, że nagrywamy to drugi... A, bo on nie dał całości, tak? Czekajcie, ja zobaczę tą wersję od Konopskiego. To skąd Konop to ma? On tu uciął to. A skąd NWK miał screen tego nagrania? No właśnie, to gdzie to wyciekło w takim razie? Przecinamy tak, żeby to było bardziej dynamiczne. No, to ja ogólnie teraz... Było wspominane, że mu chyba z chmury wyciągnęli? A. Za drugim razem od razu lepiej czuję, jak się taki, wiesz, bardziej... No, no bo ty byłeś za bardzo też zestresowany, a później przy rozmowie trochę odpuściłeś, ale początek był kurwa stres. Dobra, zostawię jakby Konopowi. Ja tak słucham Michała, on tam o swoich kolegach tak bardzo dobrze opowiadał, tych, którzy są teraz z nim. Chciał się im po prostu zrewanżować za to, że oni tam przy nim są, że go wspierają, że on się tak chciał bardzo zrewanżować, że chce ich trzymać blisko, dlatego też razem pracują. On tam na pozycję w pracy ustawia sobie swoich kolegów, że się tak ta sytuacja wydarzyła, tak jak teraz jest domino poszło, no to chciałem od razu opowiedzieć tą historię. Żeby bo ja coś, on nic nie oskarża, po prostu jakby w tym pełnym wideo jest trochę więcej kanału. Z przodu. Mówią, że wcześniej się ten gość coś tam stresował i to było jakieś niechlujne i że muszą to jeszcze raz jakoś zrobić, coś takiego, nie? Że drugi raz nagrać, bo podobno za pierwszym razem on był zestresowany i po prostu tam skakał z wątku na wątek, że było jakieś niezrozumiałe, jakieś coś takiego, nie? No już nawet w tym fragmencie widać, że coś tam mówi, nie dokończył myśli, już skoczył na coś innego, to taki jest specyficzny ziomek. On nic nie oskarża, bo Szalon zaraz zrobi nadinterpretację jakieś niesamowite. No nic by się tego nie wydarzyło, gdyby nie to, że Michał przez te dwa tygodnie, co byłem w Polsce, stwierdził, że fajnie by było, że mam potencjał i mógłbym sobie coś tam podziałać w internecie. I on by mi pomógł. No i przedstawił mi tam siebie z jak najlepszej perspektywy, że on tam streamował, nagrywał filmy, był topką i tak dalej. No ale że tutaj poznałem Michała, gość mi przedstawia, że o Jezu, to my razem nie możemy zrobić, więc mówię na spontanie. Ogarniemy to, stary. Boxdela może ci się przydać, bo łamie warunki fame. Ja nie szukam już brudów, mam tego tyle, że nawet nie wiem, czy mi starczy życia, żeby to wszystko użyć. Podjąłem, mówię, dobra, zadzwoniłem, nie wracam, zostaję tu w Polsce. No i coś tam sobie mieliśmy działać. Jakieś tam małymi kroczkami sobie działaliśmy, mieszkaliśmy u Isamu, mieszkaliśmy ja, Michał, Kuba i Samu. No i wszystko fajnie, ale czegoś tam brać za robotę, nie? Tam mieliśmy z Michałem w planach zrobić taki fajny projekt właśnie. Projekt, czyli mnie, jako youtubera. No ta wiadomo, nowy kanał, ekipa, wielkie plany, klasik. Wszystko bardzo dobrze szło, przynajmniej tak mi się wydawało. I to się w sumie tak w czasie troszkę rozciągnęło, to odkąd ja tam przyjechałem, to minęły 3, 4, 5, nawet nie wiem ile to miesięcy już było. Nie będziemy tylko tam, kurde, z samych przyjemności żyli. No i Michał zamówił sprzęt, tam jakiś plan mniej więcej opracowaliśmy, co będziemy robić. Tylko fajnie, elegancko, ładnie, tam tego sprzętu też zamówił tyle, że... Co, że Boxdel tam płacze na story, że dostałem za walkę pieniądze, tak? No jak oni płakali mi w prywatnych wiadomościach, bo mi płakali, że więcej zarobiłem niż włodarze. Tak Boxdel i Gola twierdzili. Nie wiem, czy to jest prawda, bo to wiadomo, Boxdel i Gola, ale płakali mi na tym wiadomościach. Że ja czułem po prostu, że no nie zrobimy chuja, nie? Poza tym już tam parę miesięcy razem się bujaliśmy. Ja gościa nie znałem, gościa mnie nie znał. Zaoferował mi, wiesz, taki zrobić coś. Ale te kwestie finansowe to będę poruszał w drugim odcinku. Bo tam dużo się działo. Takiego na spontanie, nie znając się w ogóle, mówię, spoko, nie? Wszystko tak, wiesz, fajnie się układa, jak normalnie w filmie. No i któregoś razu jedziemy sobie na Śląsk. Ja z Michałem jechałem Dobra, chyba przechodzą do sedna w końcu. Nie pamiętam, w jakim celu my tam jechaliśmy, to było dawno, ale tam chyba spędziliśmy ze 3 dni. No i przychodzi dzień powrotu. W dzień powrotu bardzo padało i nie wiem, czy na pewno nie wiecie, ale Michał wtedy prawa jazdy jeszcze nie miał. Jeździł tym Mustangiem, nie miał go na żadnym... A proszę! Jazda samochodem bez prawka. Pożyczył go tak, jakby wiesz, że... Spisywał tą umowę, po prostu tam jakiegoś gościa miał, dał mu tego Mustanga, sobie wypożyczalnie. A ten kurwa co? Raper? Czy o co tu chodzi? Michał go wziął, nie wypożyczył go tak, jakby wiesz, że spisywał tą umowę, po prostu tam jakiegoś gościa miał, dał mu tego Mustanga, sobie wypożyczalnie. Michał go wziął i sobie jeździł. No i wyjechaliśmy tym Mustangiem. Pada tak, że nic nie widać. Wiesz? Ej, coś czuję, że to będzie. Ciekawy to wątek. Chwilę przed tym pamiętam się pytam, Michał, czy się nie boi jeździć taką pogodę tym Mustangiem. Tył napęd, 450 koni. Nie, że on jest przyzwyczajony do takich ciężkich warunków. Takie rzeczy się robiło, szpagier. Jezu. Tył napęd, mokro i 450 koni, no tak twierdzi ten gość. No ale Boxdel to rajdowiec, no. Czekajcie, tu jest jakiś dialog, czy to jest kurwa monolog? Chyba będzie jakiś dialog, dobra. On dużo gazu nawet nie dodał, bo jechać naprawdę powolutku, on też nie był w stanie dodać gazu w taką pogodę. Nacisnął gaz, obróciło nas o 90 stopni, przywaliła w nas, za nami jechała zaraz taka prycz trzyosobowa z pachą z tyłu, przywaliła jakby w oś, w oponę, w koło do tego Mustanga. Nam się tam nic nie stało, auto po prostu się obróciło jeszcze raz, ale to, ta fura, co nas przywaliła, to zniszczona totalnie. W przodu silnik, cały ten zderzak, no jakiś tam pamiętam... Czyli co on mówi, że fura zniszczona totalnie, tak? Tak powiedział, fura zniszczona totalnie. Zapisujmy sobie
ta, która tam uderzyła. Że chyba ojciec z synem jechał, Ukraińcy, nic im nie było, ktoś tam ten mały tylko płakał, ale za nim jeszcze jechała osobówka. I ta osobówka przywaliła w tą prycz, no i też była doszczętnie zniszczona. Pamiętam, Michał był ogólnie przerażony, nie? Jak ja jestem zazwyczaj do takiej sytuacji nastawiony tak, że spokojnie, trzeba to przemyśleć taką sytuację na spokojnie. I Michał pamiętam, był przerażony w tym momencie, nie? Bo on sobie pewnie chyba inaczej sprawę zdawał, co się wydarzyło, bo ani prawo jazdy, ani nic, więc tu wypadek, jeszcze jakby się okazało, że... Ani prawa jazdy, ani honoru, ani rozumu i godności człowieka. Które komuś coś się stało podczas tego wypadku, no to kurde jest gibela, nie? No i pamiętam, Michał, mamy bardzo dobre stosunki przez te parę miesięcy, nie? Naprawdę, Michałem. No, no nie jestem zaskoczony, że mają dobre stosunki. Ja pierdolę. Znaczy wiecie, czy to tak na opinii publicznej zrobi jakieś takie wielkie wrażenie, czy to się odbije niesamowitym echem? Chyba nie, ale wydaje mi się, że jest to kolejna bardzo mocna taka cegła do wizerunkowego zniszczenia Boxdela. Bo powiem wam, że no to już ciężko o tym dyskutować, że ktoś tam powie, a bo to kwestia interpretacji coś tam, tylko na razie to, co ten ziomek opowiada, no to no przestępstwo. No. Prosił mnie, czy się po prostu nie zamienimy miejscami, czy nie. Ej, fajne, nie? Ej, odjechałem. Wezmę konsekwencje swoich czynów. Nie, przesiądźmy się. No nie jest to jakieś zaskoczenie, no. To jest tak jak ten dialog. Michał, może przyznaj się, powiedz o wszystkim. Ja nie chcę. Ja nie chcę w ten sposób. Jest. Nie wiem tego na siebie. Ja też długo się nie zastanawiałem, czy to wziąć. No, tam... Nie wiem, może wtedy też takie czasy były, nie? Że śmiesznie wtedy było, może żarty, nie wiadomo. No. Pamiętam dalej gadał, że on nie chce w ten sposób, nie? Że po prostu, że Nitro i Dubiel się tam dowiedzą, że on mi ten film da, coś takiego gada. Na siebie czy nie? Mówię, no kurde, z gościem zaraz mam, wiesz, tworzyć nie wiadomo co, mówił mi, że rozjebiemy internet, że będzie, wiesz. Mówię, no kurde, nic złego się nie może stać. Stary, właśnie zrobiłem wypadek bez prawa jazdy, ludzie mają dwie fury zniszczone, weź za mnie ten, weź na siebie winę. Zrobisz się influencera. To jest pojebane, nie? To jest strasznie popierdolone. Mnie to ciekawi, ile takich historii ma Bok ze swoim dorobku, bo biorąc pod uwagę to jego mitomaństwo, to pewnie takich osób jak ten ziomek jest więcej. Nie mówię, że dokładnie takich sytuacji, ale takich rzeczy, że Bokzel komuś coś tam naobiecywał w zamian za to, żeby coś tam ułatwili mu albo pomogli, albo może i nawet w tak kryzysowych sytuacjach reagowali. Jak ci ludzie się kurwa zaczną wszyscy odzywać, to przecież to tragedia będzie dla Bokzela. Tak, mówię, dobra, no to się zamieniamy. Tam jeszcze Michał mówi, że stary, ja ci dam 1000 zł, tylko się zamienię, bo już mówię. 1000 zł? To jest mniej niż karta graficzna. Bo jak to było 4 lata temu, to już karty graficzne. No bo kiedyś inne stawki pewnie były za takie usługi. Kurwa droższe. Hej, mega. Swoją drogą ten ziomek to też ogarnięty. Raz, że w ogóle rozważał to, żeby za kogoś wziąć winę, a dwa jeszcze za 1000 zł. To... A, no i obietnicę bycia influencerem, przepraszam, no w sumie tak. A tutaj kusząca propozycja. Co wybierasz? W bramce numer 1 masz brak konsekwencji, bo nic nie zrobiłeś, bo byłeś pasażerem i to nie ty odjechałeś. A w bramce numer 2 bierzesz odpowiedzialność, że... Skasowałeś dwie fury, ale dodatkowo masz 1000 zł. Co wybierzesz? Boxer powinien teleturnieje rozpisywać, nie? Dlaczego oni nie robi kontentu takiego z teleturniejami? Bo on widzę, dobrze tutaj nagrody by dobierał, że ludzie by się zastanawiali, co tu zrobić? Nieprawdopodobne to jest. 1000 zł, nie? Co myślę? Szalony też się za głowę złapał. Nie no, kurwa, wszyscy taki facepalm masowy poleciał. Ale dobra, kif to 1000 zł, nie? Zamieniamy się. Chyba. Ale widzicie, ten gość wybrał zamianę. Więc jakby wystarczyło, nie? Auta, zobaczcie, co się stało. Z tego auta za nami już wychodzi facet, idzie w stronę Michała. Michał idzie w moją stronę, wiesz, zamieniamy się. Michał mówi, że nie prowadził. Ja mówię, no to ja prowadziłem. Za chwilę tam trzeba policję ogarnąć, policja przyjeżdża. Pyta się, kto prowadził, no to ja się zgłaszam. Wsiadamy do samochodu i Michał mówi, że dziękował. Jakby. Więc tutaj jakby no, zaczął po prostu Boxdel z niskiej stopy, mógł na przykład od razu zacząć, dam ci 10 tysięcy, ale mówi, po co, spróbujmy na razie 1000. I gość się zgodził na 1000, pewnie jakby się nie zgodził na 1000, to Boxdel by, znaczy nie wiem, nie chcę oskarżyć, może by podbijał. Tak mi się wydaje, nie? Ale skoro gość się zgodził za 1000, no to ja ale nie? Co za uniwersum? To się w głowie nie mieści. Na przykład ja... Znaczy, przepraszam, że tak powiem, nie? Ale ogólnie ten ziomek po takim jego sposobie wypowiedzi ten, no wygląda, no i zresztą po tej opowieści, no wygląda na mega naiwnego, no. Że myślał, że Pana Boga za nogi złapał, że dostał się do jakiegoś świata, wiecie, influencerów, kurwa, że teraz jego życie się odmieni i po prostu leciał i brnął w to jak głupi, no. No tak to wygląda, no, ten ziomek. I Boxdel prawdopodobnie nie widział w nim jakiegoś wielkiego potencjału na influencera, tylko na gościa, którym będzie można sterować jak marionetką i wyrżnąć z niego pieniądze. I dlatego mu coś tam obiecywał i chciał na nim content robić. Tak zakładam, no. Nie znam typa, ale tak bazując po tych jego wypowiedziach i jakby motywach, jakich mówi, to... Takich tych rzeczy nie wiedziałem, że to 1000 zł. Kurwa ten tysiak. W sumie tak, z tonącego statku go wyciągnąłem i no, dziękował mi, mocno powtarzał, był taki w ogóle, no właśnie, jesteś tonącym statku, ktoś się wyciąga i takie szczęście w jego głosie, we wszystkim. No dobra, jestem ciekawy właśnie, czy Bogdan się na gościa wyjechał,
tak jak na wszystkich, czy nie? I był podniecony mega. Znaczy nie, no to oczywiste, no skoro teraz typek nie jest znanym influencerem, tylko nagrywa jakieś wypociny u Szalonego, no to chyba się każdy może domyślić, jak się potoczyła jego wielka kariera i projekty z Boxdelem, no. Są przez takie chujowe sytuacje, nagle wszystko się ułożyło, mówi mi, że no stary, zobaczysz teraz, kurwa, poprowadzę cię, rozumiem ten internet, stary, oni się nie musi martwić, byłeś youtuberem, coś, ja sobie, kurwa, gościu, nawet tych youtuberów nie za bardzo wiem, jak to w ogóle działa, cały ten system, nie? Ale mówię, dobra, dojechaliśmy tam do środy. O kurwa. A co to jest za wiadomość? Pierwsza wiadomość na czacie. Dobra, poczekajcie, jakaś dłuższa. Ale wyobraź sobie sytuację, gdy jedziesz gdzieś z Patrycją na wakacje samochodem. Ty masz prawo jazdy, a Patrycja straciła prawo jazdy miesiąc temu za punkty na przykład. I jedziecie, nagle coś się wydarzyło z tobą, nie dasz rady dojechać do stacji czy postoju jakiegoś bezpiecznego i musi jechać za ciebie Patrycja, mimo że nie ma prawa jazdy. Siada za kierownicę i dzieje się losowa rzecz. Na drogę wpada sarna i Patrycja nie dała rady wyhamować. Co robisz? Siadasz za kółko i bierzesz to. Wiesz co? Przeraża mnie w ogóle ten cały scenariusz, który zbudowałeś, takiego nakręcającego się spierdolenia i błędnych decyzji, które doprowadzają do finału, w którym ty samego siebie stawiasz, że nie masz wyjścia i że coś musisz zrobić. Bo ja bym w ogóle nie był w tej końcowej sytuacji, o której mówisz. Rozumiesz? Ja na dużo wcześniejszym etapie już bym się nie zgodził. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby coś się ze mną działo, bo to też tak nie precyzujesz co, ale załóżmy, no nie wiem, coś mnie boli, to kurwa dzwonisz po karetkę. Jeżeli wiesz, że ta druga osoba nie może z jakiegoś dowolnego względu prowadzić samochodu, bo nie ma prawka, kurwa, bo nigdy nie miała, albo jej zabrali, albo cokolwiek, no to tak się postępuje. A nie, kurwa, nie wiem, mówisz, dobra, chujeć, jakoś to będzie. Nie wiem, po prostu to trochę tak, wiesz, z Wiedźmina, nie? Co byś zrobił na moim miejscu? No nie byłbym na twoim miejscu, więc to jest bardziej ta odpowiedź, no. Ten w ogóle niesamowity scenariusz. Bo to idąc tym tokiem myślenia, to równie dobrze mogło być na tej zasadzie, że wiesz, jedziesz sobie samochodem z Patrycją, która straciła wcześniej prawo jazdy za punkty, nagle ktoś do was strzela, dostajesz w ramię, nie jesteś w stanie utrzymać kierownicy, no to co robisz? No wiadomo, że dajesz jej, żeby prowadziła, nie? Zamieniacie się miejscami i uciekacie. No, no chyba, nie? No co? No kurwa. Bo ja myślałem, że wszystko w porządku w ogóle, nie? Że teraz, wiesz, ruszymy, ten wypadek, to tam, wiesz, nic. No ale minęło, nie pamiętam jeszcze czasem, tydzień czy dwa, czy parę dni. Któregoś dnia Michał wstał, wcześniej rano, ubrał się, wszedł do nas do pokoju i powiedział, że on tam jednak... Ja spierdolam. Rezygnuje, on ten projekt będzie sam, jakiś sam robił u siebie na Śląsku. Ciekawe, co to był ten projekt. Lata mijają, nic się nie zmieniło. Ja to bym się śmiał, jakby jeszcze gdzieś w czeluściach internetu był założony kanał pod ten projekt. A to by był hit. No i że on idzie, nie? I że na razie. Ej, to jak? Czyli że ugadywali się na jakiś projekt, typ za niego wziął winę z takiej kolizji, wypadku, nie wiem jak to nazwać, bo tutaj pewnie będę łapany za słówka przez mitomana, nie wiem jak to się prawnie nazywa, i nagle po prostu tak, że śpi, wstał i dobra, ja jednak nie robię tego projektu, ja na Śląsku zrobię sam. Cześć. To brzmi aż tak dziwnie. Znaczy możliwe, że ziomek trochę to upraszcza, tak, tę historyjkę, no bo mówił, że jakiś tam czas spędzali, może coś tam było w tym kierunku, mieli jakieś plany, a na koniec Bogdan stwierdził, że w sumie już mu się znudził ten pomysł. Za długo czekali z realizacją, już jednak nie ma pomysłu na typa i jego wielką karierę. Tylko najbardziej jest dla mnie intrygujące w tej historii to, na jakiej zasadzie Bogdan liczył, że ten typ będzie lojalny wobec niego. W sensie, że co, nie w samego siebie, że złamał prawo, przyjmując na siebie winę, że krył typa, że w sensie trzyma go w szachu, jego własne zachowanie? Nie wiem, chyba na to Bogdan liczył. Tak myślę, kurde, a to w ogóle z samego rana, bo my mieliśmy taki nocny tryb życia, stawaliśmy 14-15, to było o 9 rano, miło tak przychodzi i nam taką informację daje i wziął się ze wszystkimi rzeczami, się zabrał i pojechał na Śląsk. Ja zostałem sam tam. Co do tego tysiąca, to pamiętam, że chłopaki się pytali, co, jak tam i co Bogdan, co, jak on ci powiedział, że się zrewanżuje. Ja mówię, że no tam my w ogóle nie będziemy robić projektu. A nic, nie ten, nie mówię, że ci coś da. Ja mu dam mówię, że was 1000 zł, nie? I pamiętam, w Amerykanie go cisną o to 1000 zł, żeby widał. I w ogóle śmieszna sytuacja, bo tego samego dnia, kiedy on mi to siano wypłacił, był zamawiany sprzęt na te. I on mi dał te 1000 zł, a za chwilę się przyszedł kurier. I za kuriera trzeba było zapłacić, bo był za pobranie 950 zł. I te całe siano ogólnie, wiesz, ej, tu weź, no weź zapłać. Ja pierdolę, nie wierzę. Dobra, oglądamy. Płaciłem ci, wypłacę jeszcze raz. No i zapłaciłem za to, nie wypłacił mi, ale już w ogóle ten 1000 zł to jest w ogóle... Ja pierdolę, jaki to jest gość. Co? Bogdan nawet nie był w stanie dobrze przekupić typa. Ej, to jest... To ja wiem, z czym mi się to kojarzy. Tak trochę, czekajcie. Wyskakiwaj z kasy. Raz, dwa. I kluczyki od samochodu. Marek, ja ci tam kiedyś wisiałem jakieś 400, to ja bym ci oddał teraz, co? Nie mogę, kurwa. Co to jest za uniwersum? Co tu się odpierdala? Bogdan dał gościowi 1000 zł i weź tam kuriera opłać.
Ojejku. A, że Madzia twierdziła, że ten gość się nie wywiązywał ze swoich obowiązków, więc Boxel go zwolnił. Podobno potem im groził. Znaczy wiesz, nie dziwię się, że się o swoje upominał. Jak nawet tego tysiaka nie dostał, bo musiał paczkę płacić w sumie. No nie wiem, zobaczymy. Może coś jeszcze dowiemy. I mówię do Michała, że ja tu mam mandat, nie? Te punkty tam wiesz, zaraz mi się zrytują, ale trzeba było też mi stół zapłacić, nie? Ja tam nigdy chyba mandatu nie dostałem. Nie pamiętam w ogóle, nie wiem co się dzieje, jak się mandatu nie zapłaci. Nie? Dobra. Minął jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty dzień. Pizu mnie zostawił sam z niczym. I ja się tak właśnie zastanawiałem, jak teraz słyszałem, jak on o tych swoich kumplach tak gadał, przez to, że oni też byli dla niego dobrzy i tak dalej, że mu pomagali, on się jakoś tam im rewanżuje, wiesz, bierze ich do siebie, zatrudnia i tak dalej, to myślę, kurde, to ja gościowi dupę uratowałem, ja naprawdę dupę uratowałem, nie wiem, co by się stało, jakbyśmy się nie zamienili, jakby tam dalej poszły losy fejmu, nie fejmu, może i miał kasę, jakoś by się wybronił z tego wypadku, no ale ogólnie lipa by była, nie? No to jest dziwne, nie? Okej, dobra, rozumiem, że Boxel spanikował, już jest jaki jest, ale że... No nie, no za frajera miał tego gościa, no tyle. Uznał, że i tak się obsra i że sam się w szachu trzyma, bo musiałby donieść na samego siebie i że po prostu tego nie zrobi i zapomniał o typie. No spanikował, nie chciał wziąć konsekwencji na siebie, zdarza się tak, jak człowiek spanikuje, że się boi i nie bierze konsekwencji na siebie. Wpadł na jakiś... No okej, jakby to... Nie jest to zbyt super, ale zdarza się. Natomiast on poprosił gościa, żeby wziął konsekwencje za niego. Więc tutaj już mamy więcej. I powiedział, że mu to zapłaci 1000 zł i finalnie wyszło, że... No i gwarantował karierę w internecie. Dobrze zrozumiałem, że dał mu, ale później poprosił, żeby gość dał kurierowi i miał mu znowu wypłacić i już nie wypłacił? Czy co? Tak wynika póki co z tej wiadomości, tak? No ta, no że ani tego tysiaka, ani kariery, no w sumie ta. Jakby wiecie, to się stopniuje, nie? Strach przed wzięciem na przykład odpowiedzialności... I że na przykład, nie wiem, uciekacie, to jest jedno. Później jest kolejny level, że mówicie, ty weź za mnie. Czy ten gość od początku wiedział, że Boxel ma zabrane prawko, czy to dopiero później wyszło, jak już się paliło? A nie wiem, w sumie nie jest to wyjaśnione, a przynajmniej nie ma tego w tym fragmencie. Dalej. I ktoś za was bierze te konsekwencje, bo mu obiecujecie coś za to, a na koniec nie dotrzymujecie słowa. To jest już trzecie, nie? Jeśli tu chodzi o takie stopniowanie. A jeszcze mandat, tak? I za mandat też mu nie oddał? Czy jak to? Za mandat mu chyba oddał. Nie oddał za mandat? Nie wie. No, akurat Boxel przecież pieniądze ma, więc no tego nie jestem w stanie zrozumieć, że jak obiecał gościowi i mu nie oddał. Bo jakby kumam w panice, bo to się czasem tak zdarza, nie? Że kumam, że w panice nie chciał odpowiedzialności wziąć, nie? Że chciał uniknąć odpowiedzialności, że panika. Zdarza się. Ale tutaj no jeszcze tego typa. Samo to, że poprosił typa, żeby wziął odpowiedzialność za niego, a później, że jeszcze nie dał mu tego, co mu obiecał. No i też wiecie, nie miał tego prawa jazdy, tak wynika przynajmniej z tego, co mówi. Ja wiem, że był moment, że Boxel nie miał prawa jazdy, bo nawet jak byli gołci, to Boxel nie miał prawa jazdy i wiem, że tam musiał do sądu jeździć raz na jakiś czas, ale nie znam szczegółów. Ale czemu on nie miał prawa jazdy? Bo ten gość powiedział, że on jeszcze nie zrobił. Przynajmniej nie, w moich rejonach było, że ludzie tylko mogli to od razu robili. Może po prostu jakoś stracił, ale nie wiem. Ja w ogóle wiadomo, za co Boxel to prawko stracił? Czy to jest jakaś tajemnica? Jego rodzice zapłacili za mandat. A skąd ta informacja? Bo ten wypadek był kilka lat temu. Że to było przed Fame'em 3-4. Kiedy był Fame 4? Kiedy był Fame 4? 2019, to 5 lat temu. Ile Boxel ma teraz lat? No może i nie zrobił jeszcze wtedy, nie wiem. Dobra, a powiedz mi teraz tak, od tamtej pory co Michał wyszedł, ty się z nim nie myliście kontakt. Wiesz co, przecinaliśmy się gdzieś, bo tam Wojtek mnie jeszcze parę razy wysłał zaproszenie. Mówił ten gość, tak? Że rodzice zapłacili. Okej, dobra. Na konferencję chyba, czy tam na galę. To jeszcze parę razy się przecięliśmy, ale to wiesz, tylko była piona i nic więcej. I teraz co się stało, bo ty wysłałeś mi, myśmy rozmawiali i wysłałeś też Natanowi to i opowiedz tą sytuację. Wysłał to też Natanowi? A, to w ogóle też, to w ogóle głupota, że ja mu to wysłałem, ale nie wiem, czy myślałem, że mi się zrobi lepiej, jak ja mu to napiszę. I też była trzecia w nocy. Ja mu odpisywałem na storkę i nawet nie wiedziałem, ile on temu zadał tą storkę, bo nie zwracam uwagi. I tam widziałem, dawajcie jakieś pytania, żeby tam cisnąć Boxela i tam tego Maślane i jeszcze tych innych, co mieli być. No gość jest w chuj naiwny. Na face to face. Nie napisałem mu, że tam dawaj Boxela, zapytaj o to i o to. I w momencie, jak ja kliknąłem enter. O wypadek, wysłał, tak? To wypadek. Tak. I w momencie, jak ja mu wysłałem to, nie? O tym wypadku. On wysyłał brudy na Boxela Natanowi. To nagle on odczytuje i od razu odpisuje. Oho, ja mówię, o kurde, nie? Ale lipa. Ale sobie pomyślałem, no dobra, zobaczymy, nie? Może go zapytał o to na tym face to face. Nie zapytał go, nie wiesz, w ogóle zero napomknięcia o tym temacie, nic totalnie. Jestem się dziwna sytuacja, no ale sytuacja jest zupełnie dziwniejsza, bo zaczął do mnie dzwonić Michał, ale nie odbierałem. A poczekajcie, okej, czyli mamy... Co za przypadek, patrz! Jezu. Tutaj część historii, ja wiem, że była jakaś rozmowa, tutaj. Boxdel i Nathan o... Oni na aferkach. Jak wtedy Boxdel zareagował na to? Oni się kłócili na aferkach o to. Boxdel i na... To były te aferki z shadowboxingiem. To chyba tego nie ma, nie? Jak się nazywał ten gość? O! Na W od Isamu kolega. Niech napisze na czacie. Któremu zapłaciłeś za milczenie. Jak mogłem zapłacić na czacie? Słuchajcie. Napisze na czacie od Isamu kolega. No Boxdel się śmieje, bo mu nie zapłacił. Akurat się śmieje. Ma sens. Pierdolę.
Ty jesteś naprawdę, ej, ty jesteś mistrzem, naprawdę. Ja czekam na ten film. Ej, wrzuć proszę ten film już. Błaga, bo ty jesteś moim ulubionym, ty będziesz moim ulubionym przeciwnikiem medialnym. No, umawiam się z tobą na jedną, żeby zaraz nie zabudzić tego. I dzwonił chyba raz, drugi i potem chyba jeszcze Kuba do mnie pisał. Czemu ja się w ogóle spowiadam w taki, tak, czemu ja się spowiadam w ogóle z takich rzeczy, nie? No kurde, a czemu inni się spowiadają z tych rzeczy? Nie rozumiem w ogóle pytania o to, nie? Tak, tak. Czyli od tamtej pory, bo ty mi wysłałeś tam nawet tego screena i od tamtej pory, oprócz tego, że Boxdel, bo z tego nowego numeru byśmy ustalili, że to jest numer Boxdela, to jeszcze dużo innych numerów, nie? Że próbują się do ciebie po prostu dobić, żeby pewnie o tym pogadać. No, żeby... Gościu mówił, że Boxdel wypożycza auto na czarno, więc wydaje mi się, że wiedział wcześniej, że zabrali mu prawko. Ha, w sumie. No tak, bo ono to zahaczał. Czyli musiał wiedzieć. Czyli wsiadł z typem, który wiedział, że nie ma prawka, a potem jak był przypał, to jeszcze za niego wziął. No dobra. Już pewnie nie mówił dalej, tak? No bo 4 lata tam do ciebie nie dzwonił i teraz nagle codziennie, parę razy dziennie dzwonił do ciebie. W ogóle nikt do mnie nie dzwonił, oprócz ludzi z pracy, a tu nagle przez te 2 dni od tej sytuacji, to normalnie wiesz, książka telefoniczna jest na czerwono zapomniana odebranymi połączeniami. Wiesz, to jeszcze jedno pytanie mam do ciebie, bo tak już wszystko prawie mamy, że czy ktoś wiedział o tym wypadku? Jakbyście wrócili, komukolwiek mówiłeś o tym, że wyście się przesiedli? I druga sprawa, jak to Michał opowiadał? No bo wiadomo, przyjeżdżacie, samochód rozbity, to jak on to opowiadał i czy ktoś wiedział prawdę, że ty się przesiadł? Właśnie, no bo nie pamiętam, jak to było do końca, czy my od razu powiedzieliśmy, czy my nie gadaliśmy o tym faktu, już nie pamiętam, ale wiem, że... Boxdel kierował na jakimś zakazie sądowym, nie mamy na to dowodów. To trzeba by było sprawdzić, czy on już wtedy miał prawo jazdy, bo ten gość powiedział, że on jeszcze nie miał prawa jazdy. A być może było tak, że miał prawo jazdy i stracił, ale nie wiemy tego, trzeba to sprawdzić. Nie możemy dawać fałszywych oskarżeń, należy wszystko najpierw zweryfikować. I dopiero wtedy. To pamiętam, że podszedł chyba Szymon do mnie i się zapytał, dobra Wojek, ale weź mi ty jeszcze jedną rzecz powiedz. To ty serio mu rozjebałeś ten samochód? Ja mówię, że kurwa, dla mnie było oczywiste, że nawet nie musiałem tego mówić. No ja nie mówiliśmy, że o dobra, przesiedliśmy się, ja samochód, tylko mi się wydało, że Michał wziął, wiesz, dla chłopakom powiedział, wziął na siebie, tak jak było. Ja się po czasie dopiero dowiedziałem, że Michał w ogóle zrobił takie debila ze mnie, nie? To jest takie w ogóle jeszcze... To on takie debila ze mnie zrobił, że powiedział chłopakom, w ogóle nie tylko, tam jeszcze pamiętam tam od siebie, ze Śląska, takim znajomym, co mamy wspólnych, że gdyby Wojak tu, ja mu dałem samochód, on się nie... No i tak to w skrócie wyglądało. Ej, to był taki gość, taki Maciek pracował w ambasadzie. I ja raz mówię, ej, to jest chujowo przykręcone. No to teraz w sumie to jak Boxdel się zachowuje w stosunku do Olciak, to widać, że po prostu nic się nie zmieniło. No, to jest ta sama historia, także pamiętajcie, jak wróci stary Boxdel, to wiecie co robić. Do Boxdela. I Boxdel mówił, a bo to Maciek przykręcał, on jest taki, wiesz. I się nie zdziwię, jak się okaże, że te krzywo przykręcone maszyny na siłowni, to że to nie Maciek robił, tylko Boxdel. Widzę, podobna historia się tutaj tworzy. Nie no, ale chyba te maszyny to faktycznie ten taki Maciek. Ja ogólnie różnych ludzi spotkałem w życiu, różne rzeczy się działy i ogólnie ja wtedy to olałem, nie? Totalnie. Bo tam się jeszcze z Michałem siedziałem, to my zbijaliśmy, udawałem, że wiesz, że się o tym nie dowiedziałem i ogólnie... Nie no, po prostu liczył cały czas, że karierę zrobi, że Bóg ze swojej obietnicy spełni, dlatego siedział na utkane i znosił wszystko, no. Wiesz, cisza była. No i tak wiesz, ja rok za drugim, trzeci rok. Czwarty. Nie wiem, co mnie wzięło po prostu teraz w tym momencie, nie wiem, czy może ta cała nagonka na te wszystkie afery, ale najbardziej mnie wkurzyło to jego gadanie właśnie, że on to kumplom się musi odwzajemnić tym, jak oni do niego się zwracają i jak go szanują i tak dalej, nie? To my tak po prostu mówię, ja pierdolę, nie? To kurde, nie, po prostu mnie zawolało. Ale, czyli to ty w sumie prawdę powiedziałeś wtedy tylko komu? I samu? Merganiemu też? Komu tak powiedziałeś? Mergani też chyba wtedy wiedział, no. Mhm. No bo teraz to cię Mergani napisał. Czyli Mergani wiedział, nie powiedział. Pisał jakby czego mówisz takie info, więc wydaje mi się, że też chyba wiedział, nie? Mieszkając z gościem nie tyle czasu, to ja na przykład znam Michała Barona. Cała reszta może znać Boxdela z internetu. Mnie po prostu irytowało strasznie to jego gadanie. Ja po prostu wiedziałem, kiedy on pierdoli głupoty, a kiedy nie, nie? No chyba właśnie nie. I to takie... Ja bym chciał na przykład wiedzieć, skontaktować się z tym gościem i go zapytać, że kiedy Michał nie pierdoli głupot. To bym chciał właśnie wiedzieć, bo ja jeszcze... Tego nie potrafię rozkminić, nie? Mimo, że go tam kilka miesięcy znałem. Wybuchłem i musiałem się po prostu z kimś tą informacją podzielić, nie? Nie, ale to dobrze, no dobrze robisz, no dobrze, bo to wiesz, nikomu tam nie, jakby to już to nie będzie w tym grzebał, czy tam przyjadasz, czy troszkę, ale świadczy o tym, bo Michał dalej twierdzi, że on się zmienił, że on w porządku, że on dotrzymuje słowa. Szalony szybko sprawdził cennik na ulicy, ile kosztuje wzięcie na siebie winy za wypadek. I mówi, no 1000 zł, daje się w chuj zrobić. I też za chwilę przy tym go zapłaciłeś, no ale nawet ten głupi mandat ci nie oddał. No to jest jakby straszne w jego zachowaniu, bo każdy popełnia błędy. Jak kogoś wyciągnąłeś z wagi. No ja też jakby uważam, nie, że okej, miał wtedy 20 kilka lat, odjechało się, spanikował, nie? Spanikował, chciał uniknąć konsekwencji. Zdarza się, mi też się zdarzyło spanikować i robić, żeby uniknąć konsekwencji. Zdarzało mi się. Natomiast on poszedł o krok dalej. Chciał, żeby te wszystkie konsekwencje wziął jakiś kolega, żeby to on się poświęcił. Obiecał mu coś i nie dotrzymał słowa. I to jest kurwa chujowe niesamowicie. To jest chujowe niesamowicie. Natomiast mnie właśnie zastanawia, czy on jeszcze wtedy nie miał prawa jazdy, czy stracił to prawo jazdy, bo to też doda wtedy nowy wątek. No, on miał wiele do stracenia, miał fame, włodarzem jest, wiesz, wybuchłaby duża afera, wiesz, to wybuchłaby potężna afera, miałby przejebane. I on, wiedząc to, że ty to wiesz, że mu tak pomogłeś, on nawet ci na mandat nie daje komuś bekon rodziców, to jest smutne. To 1000 zł to już w ogóle, ja nawet mi nie przyjął tego 1000 zł od niego, to pamiętam właśnie... I okej, jakby temu gościowi obiecał 1000 zł, ale obiecał też karierę.
że będą we wspólnym projekcie. I chłop wziął za niego tą odpowiedzialność, a on go wychłonął. To jest niesamowite. Amerykanie go tam cisną o to, bo dla mnie to, wiesz, nie dość, że to śmieszne, że to się ogólnie do tym było, to jeszcze nie, nie będę przysiadał, od niego brał, kurde, mówię, jak ja będę w potrzebie, to pewnie on mi pomoże. My mamy tą całą historię, jak ktoś, to będę do ciebie dzwonił i serdecznie dziękuję, że tutaj podziwiłeś. No, teraz reakcja po Stella. Dzięki bardzo, pozdro. Dzięki, hej. Ja go się nie znałem, bo się mnie nie znał, zaoferował mi imię. 2019 albo 2018 rok. 5 lat temu w chacie Isamu w Gaming House, ja, Mergani, właśnie Wojak, jeszcze Franek był taki z nami. Wojak miał grać, być taką postacią, no to miał być takie Bungie w sumie trochę. Okej. Okay. Takie Bungie, bo on był takim bezwstydnikiem, który wszystko by odwalił na mieście. No mieliśmy to robić, ale później... Taki lokalny głupek. Gdzieś tam fame zaczął mocniej ciągnąć, nie? Bo Wojak ma generalnie, on nawet nie jakby uwypukla, czy tego, no, no. Jakaś tam stłuczka i tak dalej, ty akurat nie miałeś tego prawka nawet sam mówi, że gdzieś tam mocniej gaz przycisnąłeś, nie szalałeś, tylko ma żal, że jakby nie rozwiązałeś tego z nim, powiedział, że miał tam dostać jakieś pieniądze, a później kazałeś zapłacić za przesyłkę i nawet na mandat musiał brać od rodziców i ma o to żal. Nie, rzeczywiście była taka sytuacja. W ogóle Bogzel jak siedzi z maskotką wsparcia. Była taka stłuczka, tam się wiesz, nikomu nic nie stało. Nie... O, Bogzel mówi stłuczka. Przecież tamten gość przed chwilą powiedział, że jeden samochód totalnie skasowany i drugi skasowany, a jedynie ten Mustang ich jakieś tam małe miał wgniecenia. A reszta, że totalnie skasowana. Ja nie wiem, co to znaczy totalnie skasowana, ale to też dziwne trochę, że niby Mustang tylko ryska, a tamte skasowane. To tak chyba nie wiem. Nie było. No też to mówi, tak. Tak, jakby po prostu... Ja miałem dużo lawiracji z tym, z tą pojazdą. Wtedy akurat nie miałeś, wtedy miałeś zabrane prawko? Tak, 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 okay. Tak. A, on wtedy miał zabrane prawko. O kurwa. Czyli nie, że nie miał, tylko miał zabrane. No to GG, tak. To tak? Bo nie było. No też to mówi, tak. Tak, jakby po prostu. Ja miałem dużo lawiracji z tym, z tą pojazdą. Wtedy akurat nie miałeś, wtedy nie miałeś zabrane prawko? Tak, 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 okay. I wiesz, i. Okej, okay, czyli Bogzel twierdzi, że miał zabrane prawko. Czyli on złamał jeszcze. To były takie żarty z tym, że zostały skasowane dwa auta, znaczy wiesz o co chodzi, nie? Wtedy każdy jeździł, gdy miał zabrane prawko i się rozbijał Mustangiem, nie? My z ziomkami na te się później się śmialiśmy i ocenialiśmy, który z nas miał najmniej śladów na Mustangu, nie? No. No i im więcej innych aut złomowaliśmy, tym lepiej, nie? Ogólnie na TES-ie później dostawało się odpowiednią rangę dla tego, który najlepiej sobie poradził i to taka zabawa była, nie? Wiesz o co chodzi, stary? Jasne, mordo, oczywiście. No, bo prawko to jest sądownie, tak? Odebrane, jak to jest? Że na zakazie to mega przypał, no. Był wyjazd z tym. Ja to się nie zdziwię, jak zaraz się okaże, że ten gość, co wtedy w tego Mustanga, jak już ich zarzuciło, to był wujek Lexi. I że już wtedy były plany na rozpierdolenie fejmu. Tym Fordem zarzuciło, była stuczka, jakby, no była taka sytuacja, nie? Była. Wypadek to jak jest ranna jakaś osoba, tak? Okej, okay. Czyli jak to trzeba nazywać? Nazywajmy to tak, jakby, żeby było na korzyść Boxdela, więc nie wiem jak to nazywajmy. Otarcie. Taka sytuacja, no... No co mogę powiedzieć, no z mojej strony jedynie mogę przeprosić Wojaka, że... Według mnie to była ryska. Że doszło do czegoś takiego, że wiesz, że nie do końca było fair, ale to chyba też wyszło tak stary, że nie miałem z tym problemu, żeby mu jakby, wiesz, tam... Zdarzenie drogowe, no. Dobra, jeszcze raz, bo to jest ciężkie, nie? To możemy ten, mogę powiedzieć, że... Albo ty jeszcze raz byś powiedział tylko ten, nie? Co? Że od samego początku? No, może tak. No najlepiej jakbyś wytłumaczył za niego. Tak, no. I to, co ja powiedziałem, to zostawiamy, nie? A ty możesz powiedzieć, że tu nie chodziło o to, że ten, nie? Okej. A dobra. No, wiesz co, on jakby nie upluka tego samego wypadku, że to jakieś tam się coś... No, sam nawet twierdzisz, że jakoś tam nie szalałeś, tylko gdzieś tam przyciągałeś gasu, miał bardzo dużo koni, napęd na tył, a padało. Gdzieś tam was obróciło, tylko ma po prostu rzucił się do mnie, bo ma po prostu straszny żal, że to nie zostało załatwione tak, jak być powinno. I jakby też dlaczego się odezwał teraz, mówi, że jakby miał to w sobie i nie... No, jakby nie siedzi to w nim, że wtedy się przeszedł, wziął ten wypadek, tylko czy ty coś źle zrobiłeś, jakby jadąc tym autem, tylko chodzi mu o to, że teraz nie może słuchać tego, jak ty mówisz, że się zmieniłeś, że już jesteś gościem, który tam docenia ludzi koło siebie, że wie, kto mu... Dokładnie on mówił o cytacie, w którymś ogarze powiedziałeś, że teraz jakby doceniasz, kto ci w życiu pomógł i tak dalej. Ta, i, on, ta. I on wie, że tak... No bo bardzo ci pomógł w sumie, wiesz, że miałbyś tam jakieś... Wiesz, nie miałeś prawka, to tam jakieś tam byś miał pewnie z tego konsekwencje. Że on się podłożył i ty nawet się nie rozliczyłeś z nim za mandat, czy tam nie dostał żadnych pieniędzy. I jakby jego celem tego, że się jakby odezwał, jest to, żeby pokazać, że wcale się tak nie zmieniłeś, że dalej masz w dupie ludzi. O. Znaczy zacznijmy od tego, że ta historia jakby, to ona nie jest do końca taka, jak jest przedstawiana. No jakby jedną stronę znam. Tak, tak. Więc od razu jakby mówię, że to nie jest tak, jak wiesz, jak jedna osoba pisze, ale to jak Wojtka... To jak jest? To po prostu powiedz swoją wersję, skoro uważasz. Znaczy, nie wiem, to na przykład gdybym ja coś takiego powiedział, to naturalnie by mi przyszło, żeby teraz opowiedzieć, co się różni, w sensie jaka jest moja wersja tych wydarzeń i co się różni w stosunku do tej, z którą się zapoznałem. A on tak, nie, to w ogóle tak nie było, a tak w ogóle to... Że ten Wojak trochę pościemniał, to przedstaw swoją. Albo inaczej, znowu jeszcze te dane, jak podałem. Co to mów Wojak, będzie. Dobra. Imienie? Tak. No mówisz, że nie jest tak. Dobra.
Znaczy ja od razu powiem, bo ja znam tą historię, znam tą sytuację, jakby i tam był też Kuba, był Franek, byli... Wtedy w aucie z wami? Nie. Wtedy jakby w domu, nie? I to nie do końca jest... No dobra, to ale oni byli w domu, to skąd kurwa mają wiedzieć, jak było? Ta historia nie pisze się tak, jak jest, jakby opowiadana do końca. Ale chodzi ci o sam wypadek, czy o to, że z nim nie zrekompensowałeś? Znaczy ogólnie, jakby cała ta sytuacja, to nie jest tak i też dziwię się trochę, że no jakby Wojak mógł do mnie napisać też, no ale rozumiem go. W każdym razie, no tak. Ej, dobra, Nic kurwa nie rozumiem z tego, co tu Bogzel powiedział. To nie było tak, nie mówi jak było, generalnie się to nie zgadza i tam w domu i w samochodzie mógł zadzwonić. Tyle się dowiedziałem. Gościa przez 4 lata tego nie ogarnąłem i dziwię się, że on w ogóle to dziwię się mógł napisać. Ty kurwa mogłeś napisać i mu zwrócić to, co żeś mu obiecał. No z mojej strony mogę przeprosić Wojaka. Ale powiedz proszę do pytania, Michał. Historia nie jest tak, to znaczy ja nie wnikam tam w relacje. No bo to jak kurwa? Między wami, tylko tu dochodzi ten wypadek, że była taka sytuacja po prostu, że tak, po służce się zamieniliśmy. To tak było, tylko to co jakby cała otoczka. Tak? Zostaw tego kotka. Tak mówi, że... Tak. No cała jakby... To co ma żal, tak? O, tak. O to ma żal, no. Bo mówi, że... Bo on opowiada tak, że przyjechał tu za chwilę na urlop, obyście mu powiedzieli, że... No to jest nagrane, że Bogzel przyznaje się, no tak to chyba trzeba nazwać, do popełnienia przestępstwa, tak? Czy nie? Czy jak to jest? Bo to chyba jest przestępstwo, jeżeli miał zabrane prawko, prowadził, zamienił się z typem, potwierdził wersję wydarzeń, no to chyba jest potwierdzenie, tak? Czy... Będziemy robić razem YouTube'a i on nie wrócił jakby do pracy po urlopie, czy rzucił to... Wykroczenie? Aha. Pracę i po paru miesiącach jakby chodzenia z wami nic tego YouTube'a nie było, że tylko tak jakby zostawiłeś i wiesz, i on tego YouTube'a nie zrobił, musiał wrócić do pracy. I o to masz żal, że jak teraz mówisz, że wiesz, że dbasz o tych ludzi, to on ci bardzo pomógł, a miałeś go wtedy w dupie i jakby do tej pory go masz w dupie. Nie jest... Bo też go spytałem, czy od tamtej pory mieliście kontakt, on też mówi, że nie, się przecięliście tylko na konfach i jakby cały czas czekał, wiesz, jakie zadośćuczynienie, podziękowanie i to nie nastąpiło, jakby to jest jego wyzwanie. Nie, mnie jest głupio, bo rzeczywiście Wojak miał obiecane tak jakby od naszej ekipy, że wiesz, że tam będziemy nagrywać, że będziemy to robić i tak dalej, ale fame później urósł do takiego stopnia, że ja nie byłem w stanie jakby rozdzielić się na to. Ja sam nie tworzyłem. Okej, to ja wiem, w jaką można jest interpretację, bo to był Fame 3-4. Ja chłopakom ułożę interpretację, nie? Bo tak, co łączy Bogzdela i Szalonego? Nienawiść do Andrzeja. Fame 3-4 to właśnie chyba wtedy ten Andrzej zaczynał. Więc gdyby nie Andrzej, to Bogzdel by się zachował fair, bo wtedy Fame by się nie rozrósł i by nie wciągnął tak bardzo Michała. Więc jest wina Andrzeja. I tyle, i można się rozejść. Według mnie jest i szalony zaakceptuje tą wersję, Michał zaakceptuje tą wersję. Jaki Andrzej? No ten tajemniczy, co z zaplecza działał w Fejmie i prowadził różne sprawy PR-owe i tak dalej. Według mnie git. Filmów, wtedy wiesz, o co chodzi. I tworzenie twórcy internetowego, jeszcze i samu tam chciał jakby w ogóle dołączyć do tego takiego korowodu naszego. Kurde, no przykro mi jest, nie? Że, bo nie wiedziałem, że jakby tyle żalu w nim jest do teraz, no nie? Ten żal spowodował to, że się odezwał. Tak. I no sorry Wojak, jeżeli nie wiem, jeżeli to jest dla ciebie... Nie wiedziałem, że to było też tak ważne. Ja pierdolę, no jak to się kurwa, jak to mogło nie być tak ważne? No chłop wziął na niego winę, nie dostał nawet za to kasy, ostatecznie został wydymany, bo Bogzej się skupił na Fame i on nie wiedział, że to dla niego takie ważne. No nie wiedział, no tak o. Ja pierdolę. Za to cię na pewno przepraszam, no tak. Jest mi, powiem ci tak, jest mi mega głupio, nie? Bo to był dobry gość, nie? W sensie on jest dobrym gościem, tak jakby to nie można mu ująć tego, że to był, on był ze mną na wakacjach w ogóle, to taki... Koleś, który no jakby nie spodziewałem się, że wiesz, że myślałem, że... Czy to, co mówi Bogzel cały czas, go jeszcze bardziej pogrąża, bo to znaczy, że wszedł z tym typem w jakąś większą relację, tak jak mówi, to jakieś wakacje, coś tego, a na koniec jeszcze tak się wobec niego zachował. Że on jeszcze z Kacprem w ogóle działał też, nagrywał z Kacprem Błońskim swoją drogą, nie? Że on był taki inside, nie? Na Fejmie on się miał bić w ogóle, tylko to nie było tak, że miał obiecywane walki i sam chciał mu przeforsować bitkę, bo też fizycznie ma fajne warunki. No sorry Wojak, jeżeli to, nie wiem, jeżeli jakkolwiek cię ugodzi... Wiecie, że to jest pierwszy film Szalonego, który tak dokładnie oglądam. A no dobra, poczekajcie, bo ja tutaj jeszcze za chwilę zacznę chyba chwalić Szalonego, ale zobaczmy, może coś odpierdolisz. Tak było to, że my zrobiliśmy tego kanału wtedy, no to było też chyba 4 albo 5 lat temu. No nie mam tutaj nic na swoje usprawiedliwienie, oprócz tego, że wiesz, że byłem po prostu robotą i to mocno. Wiesz co, ja tak... A, już myślałem, że było, że był młody. Patrząc z boku, bo ty teraz jakby są emocje, teraz się o tym dowiedziałeś, więc wiem, że ci głowa powie, od razu zbladłeś, no, ale to jest normalne, to mówię, to jest oczywiste, że są emocje. Ale powiem ci, ja patrzę Michał z boku i tak jak ten mój odcinek trochę taki był, wiesz, miał być takim przytyczkiem w nos. A kiedy będzie ten tekst, ja nie chcę tego mielić, tego nie chcę mieć, bo było coś takiego tam wtedy. Bardziej, nie, czy już było to? Po złości, tylko bardziej ojcowskim, i to mi mówisz, to nie było zaoranie, kładźcie i w ogóle, tylko myśl o tych ludziach i umawiaj się i myślę, wiesz, to jest jakiś czas temu, to też teraz powiedziałeś zmiany, ten wypadek był jakiś czas temu, ale właśnie uważam, że musisz na takie rzeczy uważać, bo bez względu na to, czy ten twój ziomek sobie to, wiesz, jakoś tam uroił w bani, czy może mieć żal, czy nie może, to widzisz, taka sytuacja jest kolejna i on ten żal ma. I myślę, że teraz w tej całej zmianie, którą przedstawiasz, właśnie powinieneś bardziej właśnie tak myśleć, wiesz, kto gdzieś nawet, jak miał coś obiecane, nieobiecane, i on z tym siedzi, wiesz, i on z tym siedzi rok, dwa. I teraz jak słyszy to nauka, że zmieniłem się, to wiesz, takie sytuacje się wydarzają. To po prostu też dla ciebie taka, bo to nie jest jakby nic wielkiego, ja tylko ogóle, taka kolejna nauczka, nie? Ja o tym w ogóle zapomniałem. To była też taka sytuacja, gdzie wiesz, gdzie... No stare sprawy też, nie? Co by nie było. No i no nie sądziłem, że wiesz, że...
Stare sprawy, Box Delgada mi wyciąga filmy sprzed 10 lat. No przykro mi, tak szczerze to mi jest smutno, nie? Ale rozumiem go. Jakby... Ja myślę, że w takiej sytuacji właśnie, że jak się zmienisz, będzie coraz mniej, ale też musisz jakby sobie też przepracować w głowie, czy ktoś nie jest gdzieś tam z tyłu, kto jakiś tam ma żal właśnie w tobie i to żal nie, że mu coś zrobiłeś, tylko właśnie to jest jakby trochę to problem, że obiecałeś i gdzieś tam ktoś czuje, że nie otrzymałeś obietnicy. Tak. Ty możesz czuć, że wiesz, że to było załatwione, czy tak tutaj mówisz, nie zostało załatwione, bo fame, ale wiesz, może on nie do końca dostał taki komunikat, tak? Bo on mówi na końcu, że po tym wypadku tak już coraz jakby mniej było mniej, tak się, wiesz, i w pewnym momencie ty się spakowałeś i wyjechałeś, by jakiś robić inny projekt. I wiesz, i ty możesz wiedzieć, dlaczego to się stało, że to fame, że miałeś akurat wtedy wyjechać, ale on nie tego komunikatu, bo nawet mówi taka, że wyście spali do, jak to mówi youtuberzy, robiło się długo i się spało tam do 12, a nagle Michał wstaje o 9, spakowany już mówi, to ja wyjeżdżam, mam inny projekt. I on z tym taki został, musiałby na to zwracać uwagę, że ktoś no, ja może wiesz, nie dostać komunikatu. Zapomniał, że miał wypadek i zamienił się z kolesiem miejscami. Może się zdarzyć. No może to świadczyć o tym, że Boxel ma niezwykle barwne życie i takich sytuacji emocjonalnych, czy na skraju ma bardzo dużo i po prostu niektóre wypadają z głowy. Chłopaki brali tak przeróżne rzeczy, że ja na przykład nie wiem, jak to działa. A, no jest ta opcja. Natomiast mi się wydaje, że jakby właśnie Boxdel całkowicie zerwał z używkami, to by miał bystrzejszy wtedy umysł, nie? Ogólnie polecam w chuj. Ja uważam, że odkąd odstawiłem energetyki i zacząłem uprawiać sport, że znacznie mi się lepiej myśli. Tak uważam, może to się... Idzicie? Sport, idźcie na siłkę. Złudne, ale wydaje mi się, że jest lepiej. A ty myślisz, że zrobił mnie w chuj, a tak może nie być. Ja w ogóle mi się wydaje, że ja mam problem stary z komunikowaniem się. To jest mój... I chyba ja taki, teraz jak tak nawet tutaj siedzę i rozmawiamy, to zauważyłem, że przez to, że ja nie potrafię się komunikować, a może nawet z lenistwa po prostu, że wiele rzeczy na pewno by się inaczej wydarzyło, gdybym po prostu się komunikował, nie? Wiesz, dużo mówisz to właśnie, że wiesz, jesteś taktykiem, umiesz... No i co, po programie wyszedł, skontaktował się z tym gościem, tutaj, że no, żałuję, a wyszedł i świadek się wycofał. Te relacje międzyludzkie i tak dalej, tylko ty masz dość dużą teorię, a ja uważam, że tą inteligencję emocjonalną na zasadzie właśnie powiedzenia komuś, dlaczego coś zrobiłeś. Bo to są takie proste bo rzeczy, bo tu wyjechałeś i ja nie wiem, ale może było tak, że dostałeś jakiś telefon ważny i ty musiałeś, tylko on nie dostał tego komunikatu i chłop po 4 latach mówi, no nie, teraz go widzę znowu w telewizji, jak on mówi, jestem byczkiem, zmieniłem się i chłopu się przelało. Tak, tylko wiesz, to jest to, że my się widzieliśmy nawet rok temu, nie? Wiesz, o co chodzi, że my się widywaliśmy, nie? Regularnie gdzieś tam, on był na eventach i tak dalej. Teraz tak jakby, nie wiem, ostatnio coraz jakby każdy ma, wyciąga mi jakieś stare takie, nie wiem, tak jakiś jest, problem. Jest. Ale ile tego jest? Jakiś taki, to jest takie jakby najlepsze albo najgorsze jest to, że dużo ludzi ma stare jakieś takie w swoim życiu zrobiło jakąś głupią rzecz, nie? I oceniają na przykład przez pryzmat tego, że ktoś jakby teraz ma na tacy te wszystkie rzeczy, a samemu nie popatrzą na przykład, że czy w przyszłości, na przykład, nie wiem, x lat temu nie czegoś głupiego, nie? Ale Bogdan, to jest niesamowity, przecież to nie chodzi o to, że ktoś popełnił jakiś błąd. Wiadomo, zdarza się, ale jak masz całą listę błędów, że trzeba by było tabelkę w Excelu robić, żeby to wszystko spisać, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. No. Większym hukiem spada i to ludzie lubią, wiesz o co chodzi? To jest za informacja nawet jakby taka... Każdy popełnia błędy, tak jak mówię. Każdy popełnia błędy. Natomiast Michał ich popełnia jakoś tak ponad normę, nie? I przede wszystkim kłamie, że okej, jeżeli popełnił błędy w przeszłości i ich żałuje, to po co teraz kłamie? A kłamał na przykład rok temu, dwa lata temu. Przecież ile nawet na tym ostatnim filmie złapałem go na kłamstwa. I ja jakby rozumiem, że on spanikował. Rozumiem, że on spanikował. Bo się bał konsekwencji i spanikował. Bo jechał bez tego prawa jazdy. I powiedział, ale co teraz zrobić, co teraz zrobić? Zdarza to się, mi też się to w życiu zdarzało. Spanikować totalnie i zrobić, żeby nie ponieść konsekwencji, bo panika. Natomiast ty poprosiłeś jeszcze gościa, żeby on wziął konsekwencje na ciebie i mu obiecałeś coś. Nawet niedużo mu obiecałeś, no bo to kwota była wręcz śmieszna. I jeszcze tego mu nie dotrzymałeś. I tutaj jesteś smutny w tym programie, że mówisz, no faktycznie mogę się zachować inaczej, a z programu wyszedłeś i świadek się wycofał. Co to szalony też o tym powiedział, nie? Tutaj o to chodzi. Wyszła na kogoś tam nieznanego, to nie jest żadna informacja, ale znowu z drugiej strony, ja ostatnio z kimś gadałem i też ktoś mądrą rzecz powiedział, że w sumie my żyjącego z tego YouTube'a, wiesz, mamy... Wcześniej, bo jak mówił, jak Boxdel serwala z golą jad, a ten wypadek to tak nabąknął tylko. O kur... To o tym nie słyszałem. W sumie fajne życie, tak? No, jako górnik w kopalni nic się nie stanie. Naprawdę pieniądze mamy godziwe i to też nas trochę obliguje do tego, żeby te morale trochę więcej trzymać i wiesz, nastawiamy się na to, że takie rzeczy w nas... To jest jakby coś za coś, nie? Tak. No nic, tak, dobra, na koniec takiej info. Ale myślę, że przegadaliśmy i no... Widzisz, to szkoda, że jestem, wiesz, pochodnikiem złej wiadomości, ale no niestety luz, też się też do mnie zwrócił, ja nie mogłem z tego... Tak, luz. Z tym tego zostawić, czy... A na koniec, no... Luz, żeby uśpić czujność, a na koniec trzeba było załatwić, żeby typ się wycofał. No widzowie, jak Boxdel wyszedł, to świadek przestał się do mnie odzywać. Czy jakby odpuścić, nie, no ja się cieszę, bo to się stało, nie? Tak, ja się cieszę. No. Cię cieszę, bo wiesz, bo mnie już nic nie zaskoczy. Wiesz o co chodzi, tak naprawdę. Kolejna strzała, teraz znowu. Musisz ją wyciągnąć. Jedny Boxdel. Jeszcze raz? No. Kolejna strzała, którą no. Dobra, będzie ten tekst, ja nie chcę tego mielić? Kiedy oni to dograli, że ja nie chcę tego mielić? To mnie zastanawia.
No, no jest. Widzę, że masz też trochę się przed tego. No nic, no słuchaj, dzięki za rozmowę, fajnie, że dotarłeś. Widzisz, no do przodu, no powiedziałeś, że będziesz i byłeś dzisiaj. To może powoli moimi krokami. No, wiesz, w końcu ludzie też, tylko te no, czyny, nie słowa, nie? Nie mówić o tym, nie mówić, że się zmieniasz, tylko po prostu się zmienić, nie? No i przede wszystkim na pewno takie konfrontacje, jak ktoś, wiesz, gada i tak dalej, mnie przepytuje, są lepsze niż nagrywanie samemu filmu, bo przynajmniej jesteśmy w stanie uniknąć takiej argumentacji. Ej, poczekajcie, zobaczmy ten oryginalny film. Bo tutaj mam ten fragment. Ale tego nie chcę wtedy mielić. Ale to on to wyśle komu innemu, to ci mówię od razu. No to już nie masz, ja wiedziałem, że, wiesz, on to wysłał, zobacz, on to wysłał Natanowi. Natan ci powiedział, dzwonisz do niego, on to wysyła komu innemu, będzie konał Wardenga, wszystko. Musisz to przemielić, miał. Serio. No, nie masz, to czekaj chwilę, bo to muszę stary oddechnąć. Nie masz. Nie no, luz, spoko, fajnie się konfrontować. Niesamowite to jest, kurwa. Nie no, luz, fajnie, jasne. Wiesz, ja to, on najpierw się spojrzał do Natana, ja mówię, bo Natan dał... To czekaj. Dobra, ja ci powiem, Natan dał storkę, zbiera pytania do Bozla, coś temu mu to napisał. I Natan tego nie użył, mówi, kurwa, bierzesz ty, czy bierze następny? No wiem, a co on, ale dobrze... No, że nie, że nie miałeś prawka i przesiedliście się, tyle, nie, no tyle to, w tym temacie. To off camera, nie teraz. No może być off. To bym chciał na razie off cam, nie? Bo to jest, kurwa, przypał, nie? Nie, no to prawnie nic nie będziesz miał. Jak nie? Nie, no co, ale to minęło, że przesiedliście się. Fajnie. Nie mówię specjalnie tu, nie mówi gdzie, co, no to nie. Nie no, ej, przepraszam, szalony ma doświadczenie akurat. Przepraszam bardzo, proszę się nie śmiać akurat w tym wypadku z wypowiedzi szalonego, ponieważ jest to doświadczony zawodnik, chwila. Prawnie nic nie będziesz miał, tylko kurwa chujowo, wiesz, on, słuchaj, pretensje są tylko o to, żeś kurwa mi to nie załatwił, ma o to pretensje, że kurwa... Dostał, na... stary. No mówi, że nie. To jest kurwa kłamca w chuj, stary, chce więcej, stary. Ono to ma. No ciekawe, trochę inny ten fragment jest niż widzieliśmy. Intrygująca sprawa. Jak do tego doszło, nie wiem. Wensja mówi, kurwa, on wiesz, kiedy to powiedział, że powie, po prostu jak teraz gadasz teraz o tych ludziach, o kolegach i wiesz, kto ci tam pomógł w życiu i tak dalej. On mówi, kurwa, nie dostałem 600 zł za mandat i kurwa miał dostać 1000, ale była przesyłka kurierska i kazałeś mu zapłacić tą przesyłkę 950. I nawet na rodziców brał na mandat. On się tym wkurwa. Ale on dostał kasę ode mnie. No mówisz, że dostał 1000 zł i za chwilę przed kurierz przesyłką kazałeś mu to zapłacić 950. No to jest kurwa jakiś farmazon, stary, to jest... Dobra, ale to musimy jeszcze raz przemielić, nie? Bo to jest ciężkie ogólnie. Film od kolegi. Zgłosił się do mnie taki pan, który się nazywa Wojak, już nie będę mówił jego... A, i tu jest ta część. ...danych, że gdzieś tam się dobijał, już nie tylko do mnie wysyłał materiał, że jakiś czas temu... I dlatego znika torba. ...że jakiś czas temu byliście, była jakaś kolizja i ty jechałeś i ty wtedy nie miałeś prawa jazdy, czy chwilowo nie miałeś. A skąd to jest? Tam magia internetu. I mieliście jakąś lekką kolizję, jakąś tam stłuczkę i mówi, żeście się przesiedli, jakby on wziął to na siebie i że nie do końca się z nim... Obiecałeś mu wiele i nie do końca się z nim rozliczyłeś. Dobrze. A, no i to już pewnie oglądaliśmy. Tak, czyli to był drugi take. W torbie był kot? Aha. Dobijał, już nie tylko do mnie wysyłał materiał, że jakiś czas temu byliście, była jakaś kolizja i ty jechałeś i ty wtedy nie miałeś prawa jazdy, czy chwilowo nie miałeś i mieliście jakąś lekką kolizję? Chwilowo nie miałeś prawa jazdy. Zapomniał z domu, no. Chwilowo nie miał akurat. Wie jakąś tam stłuczkę i mówi, żeście się przesiedli, jakby on wziął to na siebie i że nie do końca się z nim, obiecałeś mu wiele i nie do końca się z nim rozliczyłeś. Dobrze. 2019 albo 2018 rok. 5 lat temu w chacie Isamu w Gaming House, ja, Megani, właśnie Wojak, jeszcze Franek był taki z nami. Wojak miał grać, być taką postacią. Powiem ci, że... Co lecimy tak, że nie będziemy tego, kurwa, co, po prostu przegadajmy to, mi chodzi o to też, żebyśmy nie cieli, nie autoryzowali, to pogadamy takie, tak, wiadomo, Łukasz takiej wstawki, ale nic nie dodaję, nic nie wycinamy, nic nie tego, żeby też ludzie później nie mieli. Ja też chcę, ja ci powiem szczerze, się nie dziwię, to na przykład mój Wardendze, bo ja jestem przeorany, kurwa, tak wiesz, ten temat jest taki, tak jak chcesz, chciałbym to jakby dzisiaj wyjaśnić, to moje wątpliwości, które miałem, te pytania zadać i zakończyć to też jakby, nie? Nie, no jasne, ja jestem... To się obawiamy, że tak jak, kurwa, jest i to, co padnie, to jest, żebyście też widzowie zaraz nie patrzyli timeline'a, czy gdzieś było, kurwa, cięcie, bo po prostu dajemy rozmowę, jak jest. Bo ja nie wiem, czy za to nie będzie serio przypału, nie? Po prostu. W sensie nie publicznego, nie? Tylko... Nie, prawie czy, nie. Czy zarzut, nie? No ale jak? No powiedz, ale teraz weź to od drugiej strony. Jesteś, kurwa, policjantem. Wiesz, to kiedyś był wypadek i nie ten jechał, a też był, kiedyś by było, kurwa, wszystko. No to co to teraz zrobisz? Nie, no to wiesz, to mielimy to, kurwa. No, to, nie no, zmielimy to, wiadomo. Bardzo, ja też myślałem, może być tego przypał, czy nie, no już trzeba, kurwa, dać. Bo teraz, wiesz to, on da komuś i powie, że mi dał i myśmy się umówili, chcesz, żeby to wyszło? Nie, no. Wiesz, on teraz myślę, powiedzmy, nie wiem, konopę się znasz, ale kurwa, nie wiem, jakiś, kurwa, wiesz, głupek, który przez to zasięgi zrobi. Dałem to jemu. Obiecał mi, że jak przyjedzie Michał, przegadają. Nie przegadali. No to, kurwa, cała nasza rozmowa też jest ustawiana. No wiem. No, myślę, że nie trzeba komentować. Chciałem jeszcze zobaczyć. Federacje związane z osobami, które są dziś włodarzami fejmu. Pozdrawiam Państwa. Oho, czyli jak ja teraz wypuszczę jakiś materiał, to Boxdel zestawi mój materiał z tymi słowami Stonogi i powie, zobaczcie, spisek. Wardenga wypuścił materiał, o którym Stonoga mówił kilka tygodni wcześniej. Widzicie? Ja pierdolę. Co za pojebane uniwersum. Straszliwie. To, co się ostatnio dzieje w internecie, to jakiś Matrix? No trochę tak.